Fermentowane produkty mleczne to jedna z najzdrowszych grup produktów spożywczych. Łącząc np. jogurt z innymi składnikami, otrzymujemy prawdziwą bombę prozdrowotną. I teraz opowiem Państwu, z czym konkretnie połączyć jogurt naturalny, aby znacząco wzmocnić swój organizm. Zanim przejdę do meritum, to słowem wstępu chcę zachęcić Państwa do wypróbowania Skyru, czyli jogurtu typu islandzkiego. Podobnie jak zwykły jogurt naturalny, taki skyr zawiera w swoim składzie dobroczynne kultury bakterii jogurtowych, takie jak Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. To, co jednak odróżnia skyr od zwykłego jogurtu, to wyższa zawartość białka. Ogólnie można przyjąć, że skyr ma go ponad dwukrotnie więcej. W 100 gramach skyru znajduje się zwykle około 12 g białka, zaś w zwykłym jogurcie naturalnym jest go około 5 gramów. Różnica w zawartości białka sprawia, że jogurt typu islandzkiego czyli skyr może być bardziej wartościowy dla niektórych osób. Mowa tu o osobach, w przypadku których obecność białka ma szczególnie duże znaczenie. Mam tu na myśli m.in. osoby, które chcą zwiększyć swoją masę i siłę mięśniową. Dotyczy to nie tylko osób aktywnych fizycznie, w tym osób ćwiczących na siłowni, ale również np. osób starszych, które zmagają się z osłabieniem mięśni, w tym sarkopenią. Do tego białko zapewnia sytość, stąd taki skyr sprawdzi się w diecie osób chcących zgubić zbędne kilogramy. Ponadto będzie on też dobrym rozwiązaniem dla osób, które są niedożywione. Bez względu na to, czy wybiorą Państwo skyr czy zwykły jogurt naturalny, to należy wiedzieć, że oba te produkty wykazują szeroki pozytywny wpływ na nasze zdrowie, o czym chciałbym teraz powiedzieć nieco szerzej. I omawiając poszczególne właściwości zdrowotne jogurtu, od razu będę mówić z jakim innym produktem dobrze jest go połączyć, aby nasze ciało na tym jeszcze bardziej zyskało. To, co może być dla niektórych osób zaskakujące, to to, że jogurt działa ochronnie na układ krążenia. Dla przykładu naukowcy zauważyli, że osoby z wysokim ciśnieniem krwi, które spożywają co najmniej dwie porcje jogurtu tygodniowo, mają o około 20% mniejsze ryzyko pojawienia się zawału serca i udaru mózgu. Eksperci uważają, że taki efekt wynika m.in. z tego, że składniki obecne w jogurcie, w tym peptydy, a także dobroczynne bakterie, bezpośrednio obniżają ciśnienie tętnicze, jak również zmniejszają sztywność naczyń krwionośnych oraz pobudzają uwalnianie tlenku azotu, który korzystnie rozszerza tętnice. Mało tego dotarłem do pracy naukowej z 2023 roku, która dowiodła, że osoby regularnie spożywające jogurt. Rzadziej o 11% umierają przedwcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Z tego też, względu, jeśli zmagają się Państwo z problemami kardiologicznymi lub chcą ustrzec się przed nimi w przyszłości, to zachęcam, aby włączyć jogurt do diety. Idealnym towarzystwem dla jogurtu, jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania układu krążenia, jest kakao lub gorzka czekolada. Literatura fachowa dowodzi, że osoby, które regularnie sięgają po te produkty, mają o 13% mniejsze ryzyko zawału serca i o 10% niższe ryzyko pojawienia się choroby niedokrwiennej serca. Ponadto, częste spożywanie produktów na bazie kakao prowadzi do korzystnego obniżenia zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na kośnik Dziennik. Jeśli mowa o działaniu profilaktycznym, to warto też zauważyć, że jogurt chroni nas w pewnym stopniu przed nowotworami. Przede wszystkim dotyczy to raka jelita grubego. W pracy z 2022 roku jej autorzy zauważyli, że osoby, które często sięgają po jogurt, mają mniejsze ryzyko rozwoju raka jelita grubego, nawet aż o 25%. Przy czym podkreślam, że mowa tu o działaniu zapobiegawczym, a nie leczniczym. Dzieje się tak dlatego, że jogurt chroni nabłonek jelitowy przed uszkodzeniami, a także hamuje aktywność azoreduktazy i nitroreduktazy, czyli enzymów, które odpowiadają za aktywowanie substancji kancerogennych. Do tego związki znajdujące się w jogurcie łagodzą stan zapalny, który stanowi podłoże dla powstawania zmian nowotworowych. Aby zwiększyć potencjał przeciwnowotworowy jogurtu naturalnego, to warto dodać do niego nasionalnu. Jak wskazują naukowcy, również i siemielniane chroni nas przed rakiem milita grubego. Od siebie polecam zastosować jedną lub dwie łyżki nasion na jedno opakowanie jogurtu. Myślę, że ciekawą informacją jest to, że jogurt naturalny zapobiega cukrzycy typu drugiego. Literatura fachowa pokazuje, że osoby, które spożywają średnio pół do jednego małego opakowania jogurtu dziennie, mają o 14% mniejsze ryzyko pojawienia się wspomnianej choroby. Tu jednak podkreślam, że mowa cały czas o jogurcie naturalnym, który zawiera niewielkie ilości cukru. Należy bowiem widzieć, że jogurty smakowe mają nawet trzykrotnie więcej cukru i one już wcale takie zdrowe nie są. W celu wzmocnienia efektu przeciwcukrzycowego dobrze jest połączyć jogurt z inuliną, czyli składnikiem sprzedawanym w proszku, który jest pozyskiwany z buru. Przeprowadzone badania pokazały, że stosowanie inuliny pozwala skutecznie obniżyć stężenie glukozy we krwi. Optymalnie jest dodać jedną do dwóch łyżeczek inuliny. Regularne sięganie po jogurt możemy uznać też za jeden ze sposobów na wzmocnienie swojej odporności. Przeprowadzone badania pokazały, że codzienne spożywanie jogurtu naturalnego ma korzystny wpływ na funkcjonowanie komórek odpornościowych krążących w naszym ciele. Dlatego też, jeśli często Państwo łapią różnego rodzaju infekcje, czy ogólnie, gdy wchodzimy w okres obniżonej odporności, to również i wtedy warto rozważyć włączenie jogurtu do swojego jadłospisu. Jeśli chcą Państwo, aby jogurt był jeszcze bardziej skuteczny we wzmacnianiu naszej odporności, to można dodać do niego pestki dni, które są dobrym źródłem cynku. Cynk to pierwiastek, który pobudza aktywność tymuliny, czyli hormonu uwalnianego przez grasicę, który z kolei wzmaga działanie komórek odpornościowych. Przeprowadzone badania udowodniły, że dieta bogata w cynk pomaga uchronić nas przed infekcjami górnych dróg oddechowych i złagodzić ich przebieg, jeśli zachorujemy. Jogurt naturalny jest również sprzymierzeńcem naszego układu szkieletowego. Naukowcy udowodnili, że spożycie jogurtu sprzyja zwiększeniu gęstości mineralnej kości, czyli produkt ten po prostu wzmacnia nasze kości. Co więcej, badacze zauważyli, że osoby, których jadłospis obfituje w jogurt naturalny, mają mniejsze ryzyko rozwoju osteopenii nawet o 39% i osteoporozy o 52%. W pracy, na którą się powołuje jej autorzy nawet napisali wprost, że częste sięganie po jogurt może być cenną strategią dla utrzymania zdrowych kości u osób starszych. Aby zaś poprawić efekt ochronny na kości, dobrze jest dodać do jogurtu owoc bogaty w witaminę C. Mogą to być np. porzeczki, kiwi lub truskawki. A to dlatego, że witamina C bierze udział w produkcji kolagenu, jak również nasila ona śmierć osteoklastów, czyli komórek odpowiedzialnych za rozkład kości. Zresztą przeprowadzone badania pokazują wprost, że osoby, które spożywają duże ilości witaminy C, mają mniejsze ryzyko złamań kości i to nawet o 27%. Do korzyści zdrowotnych ze spożywania jogurtu trzeba też zaliczyć to, że jest on dobrym źródłem często niedoborowej witaminy B12. W 100 g produktu mamy około 0,8 mikrograma B12 i zgodnie z tym jedno 150 gramowe opakowanie jogurtu pozwala pokryć dobowe zapotrzebowanie na tę witaminę nawet w około 50%. Tu tylko wspomnę, że witamina B12 bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, a w związku z tym zapobiega anemii, jest wykorzystywana do przekształcania kwasu foliowego do jego aktywnej formy, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, obniża poziom homocysteiny, której wysokie ilości zagrażają układowi krążenia, a także zmniejsza uczucie zmęczenia. Mam nadzieję, że materiał ten zachęci część osób aby sięgać po skyr lub zwykły jogurt naturalny, a także żeby dodawać do tych produktów jeszcze inne prozdrowotne składniki celem wzmocnienia działania prozdrowotnego. Jeśli jednak z jakiegoś względu jogurt do Państwa nie przemawia, to warto rozważyć włączenie do diety innego fermentowanego produktu mlecznego. Może to być na przykład kefir, mleko acydofilne lub maślanka. A jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć, jakie z kolei korzyści zdrowotne dostarcza właśnie maślanka, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.